Jeden płatek śniegu prawie nic nie waży, ale kiedy z nieba lecą miliardy płatków śniegu, tworzą nie tylko piękną zimową aurę, ale również bardzo dużo śniegu. Śniegu, z którym już nie tak łatwo sobie poradzić. Co to ma do dzisiejszego słowa, co to ma do tygodnia, który będziemy przeżywać? Posłuchajmy. Rozpoczynamy jutro tydzień modlitw o jedność chrześcijan. To wielkie pragnienie Pana Jezusa, to wielkie również zadanie dla nas, aby chrześcijanie stanowili jedno. Pan Jezus powiedział: potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Konkretnym doświadczeniem wzajemnej miłości jest dążenie do jedności, do tego, abyśmy nie tylko podkreślali, co nas różni, ale przede wszystkim patrzyli na to, co nas łączy i potrafili na tym budować dalej. Tak papież mówi, abyśmy budowali mosty, abyśmy wzajemnie dialogowali, abyśmy wzajemnie prowadzili siebie do prawdy, albo jeszcze bardziej dawali się poprowadzić Panu Jezusowi do pełni prawdy. Dzisiaj w liturgii słowa, zarówno w pierwszym czytaniu, jak i w Ewangelii, słyszymy, jak ważne jest słuchanie. Człowiek XXI wieku to raczej człowiek, który mówi, który ma zdanie na każdy temat. Niektórzy mówią o tym troszeczkę z przymrużeniem oka. Nie znam się, to się wypowiem. A właśnie Pan Jezus dzisiaj nam pokazuje, że życie duchowe, a co za tym idzie, nasze życie z drugim człowiekiem musi opierać się na słuchaniu. Bo kiedy słucham drugiego człowieka, to pokazuje, że jest on dla mnie ważny. Bo kiedy poświęcam mu czas, aby go poznać, to pokazuje, że nie jest dla mnie tylko środkiem do osiągnięcia jakiegoś celu, ale jest celem. Każdy z nas powinien dbać o jedność. Nie tylko jedność między chrześcijanami różnych wyznań, ale również o jedność wszędzie tam, gdzie żyjemy. W naszych rodzinach, wspólnotach, tam, gdzie uczymy się, pracujemy, studiujemy. Warto myślę zastanowić się, jaką jedność tworzymy. Czy zależy nam na tym? Czy jestem w stanie czasem zrezygnować z własnego zdania? Z tego, że pokażę, że to ja mam rację? Na rzecz dobra drugiego, na rzecz zbudowania, na rzecz tego, abyśmy doświadczali wzajemnej swojej miłości. Nie tylko tego, ja mam rację i koniec, ale przede wszystkim przez to doświadczenie chcę być z Tobą. Chcę być z Tobą, chcę okazywać Ci konkretną miłość przez mój czyn, wybór, przez konkretne słowo. Obyśmy pamiętali również o modlitwie, o jedność chrześcijan. Nie tylko w tym tygodniu, który się rozpoczyna, to też ważna bardzo intencja, ale każdego dnia. Aby wszyscy mogli poznać, że jesteśmy prawdziwymi uczniami Pana Jezusa, prawdziwą Jego rodziną. Śnieg, chociaż każdy z płatek ze śniegu waży niewiele, tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia, można by tak powiedzieć, to kiedy pada tak jak dzisiaj w Wiśle, kiedy pada tak jak pewnie dzisiaj w różnych waszych zakątkach, tam gdzie mieszkacie, powoduje, że spada tyle śniegu, że on staje się już bardzo trudny do ruszenia. Bardzo trudny do tego, aby sobie z nim jakkolwiek poradzić. Obyśmy tak budowali jedność. Może sami jesteśmy słabi, ale razem tworzymy wielką, wspaniałą, dobrą wspólnotę. Niech więc na przeżywanie tego tygodnia Pan Bóg was błogosławi i prowadzi. A ja wracam dalej do odśnieżania. Dobrego dnia.